Cześć, witajcie, z tej strony Grid. Słuchajcie, na sam początek pytanie. Lubicie pająki? What the hell is this? Ja się przyznam, że nie za bardzo. Przynajmniej jeśli chodzi o te żywe. Ponieważ jeżeli chodzi o modele statków, sprawa ma się już zupełnie inaczej. Zawsze podobały mi się tego rodzaju statki. Od jakiegoś czasu starałem się coś takiego zbudować, ale moja kreatywność w tej sferze jest dość ograniczona, muszę przyznać. Także dość mocno tutaj się opierałem na filmiku Yo-Boy One Slaya, do którego link podepnę w opisie, także będziecie mogli sobie skoczyć tam i obejrzeć, co on tam zbudował. Z jakich części to zrobił, ponieważ my użyjemy ciut innych części. Chciałbym, żeby można było go spokojnie zbudować na lądowisku w naszej placówce, także będę używał części dostępnych właśnie na nim. Fakt faktem, później jeszcze się bujniemy do dwóch stoczni, ale to zrobimy, że tak powiem, w późniejszym terminie. Najpierw statek sobie zbudujemy z tego, co jest dostępne tutaj na lądowisku. Później, żeby go troszeczkę ulepszyć, poprawić, polecimy do dwóch stoczni, do stoczni Deimosa i do Strauta. Tak więc, co będzie potrzebne do budowy? No na pewno sporo kasy. Myślę, że jakieś 700-800 tysięcy kredytów nas ten projekt pochłonie. No, oczywiście posterunek wraz z dużym lądowiskiem, na którym możemy budować statki. Kolejną rzeczą jest pilotaż ranga czwarta, budowa statków ranga czwarta. Jest to vanilla, bez żadnych modów, więc nic nie będziemy tutaj kombinować. Jedynym hachmentem będzie glitch przyczepiania elementów, które nie pasują. No, ale to też go pokażę w trakcie, jak dokładnie zrobić i wytłumaczę to. Także myślę, że możemy się wziąć za budowę i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Co do statku, na podstawie którego będziecie budować, nie ma to najmniejszego znaczenia. Ja akurat wybiorę tutaj Razor Leafa ze względu na dość unikalne opcje dialogowe, które potrafią się przytrafić, kiedy trafimy na karmazynową flotę. No i standardowo wszystko wywalamy. No i zaczynamy od kokpitu. Ja akurat tutaj wybiorę Kobos DS20.3. Teraz wypadałoby zrobić tułów statku. Także lecimy z tym koksem. Ze względu na to, że mamy kokpit Deimosa, będę leciał na Deimosie. Tak, zaraz za kokpitem postawię kwatery kapitańskie. Z tego względu, żebyśmy mieli jakieś wyrko, miejsce, gdzie możemy się kimnąć i zaszaleć. Jest jeden problem właśnie z tymi modułami, ponieważ strzałki pokazują, że można spokojnie z każdej strony do niego wejść. Właśnie tak podpatruję. Ale podejrzewam, że te drzwi nie będą działać. Ale zobaczymy. Za kwaterami kapitańskimi dałem zbrojownię. Generalnie co wy tu wybierzecie, Wasz wybór, nie? To nie jest jakoś uwarunkowane.
jest na tyle dużo tych modułów, że tak naprawdę dacie radę zamontować wszystkie. Dalej damy stację kontrolną ze względu na ilość miejsc załogi dostępnych. Tutaj dorzucimy rdzeń komputera. I teraz tak. Tutaj do tyłu jeszcze dorzucimy 3 moduły. Generalnie ja raczej to wymienię w stoczni Deimosa na jeden duży moduł, także tutaj już w ogóle bez najmniejszych skrupułów daję pierwsze lepsze. Mamy nasz tułów. Teraz od spodu budujemy ciąg dalszy. I teraz od dołu robimy podobnie. Tutaj dam po prostu kwatery mieszkalne, żeby dużo nie kombinować. Ja nie potrzebuję żadnych warsztatów, jeśli chodzi o statek. Buduję wszystko w loży, więc nie chcę mi się tutaj bawić w montowanie warsztatów i tak dalej. I tak samo jak piętro wyżej, te 3 moduły najprawdopodobniej w Deimosie wymienię na jeden duży. Dlatego spokojnie sobie nawrzucamy tutaj po prostu uniwersalną przystań. Oczywiście, tak jak mówiłem, wy możecie sobie wybrać modele, jakie wam się podoba. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście sobie zamontowali warsztaty na statku i tym podobne rzeczy. Więc mamy na chwilę obecną coś takiego. Teraz o co chodzi z tą przestrzenią? Tutaj sobie schowamy nasz napęd grawitonowy i generator. Oczywiście klasa C będzie, więc poszukajmy najlepszego. Przepraszam. Się waham między tym a tym. Jest ciut cięższy, ale zobaczymy, jak nam na nim pójdzie. Jeśli chodzi o reaktor, oczywiście im lepszy, im większy, tym lepiej. Trzydzieści dziewięć, 37. A tutaj dużego wyboru nie mamy. W tym miejscu montujemy generator. Także jeszcze nie mamy schowanych, ale już prawie. No i co? Zaczynamy zabawę z chowaniem. Weźmy sobie trochę go, nawet oddalmy. Wypadałoby jakoś móc się dostać do statku, więc weźmiemy furtę.
Fajnie by było, gdybym ją widział, nie? Jeżeli mam już coś wybrać, to... Teraz wypadałoby ten moduł troszeczkę schować, nie? Czyli przechodzimy do komponentów, wybieramy brzuszek Deimosa i teraz, jak widzicie, skubaniec nie chce nam się postawić. Czyli co robimy? Najeżdżamy na niego, naciskamy lewy klawisz myszy, cały czas go trzymamy, nie puszczamy przycisku myszy. Stawiamy go na miejsce. Będzie słychać takie uderzenie, nie? Jak on się snapnie. Teraz naciskamy Z, Z, Tab. I jest złapany. Czyli obrót, obrót i wyjście. No i ładnie nam się brzuszek tutaj złapał. Teraz wypadałoby zrobić coś z przodem jeszcze, nie? Żeby to nie wyglądało tak topornie. Weźmy sobie silniki hamujące Deimosa. Tutaj już nie będzie problemu, tylko że pięterko wyżej bym je chciał. Mam założone. No, jeszcze to chyba nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, ale spokojnie dojdziemy i do tego. Teraz wypadałoby zająć się podwoziem i tak, z tym jest mały problem. Już wam wyjaśniam dlaczego. Wróć podwozia. Ponieważ nie mamy tutaj podwozi Deimosa, których chciałbym użyć, po te podwozia będziemy musieli się bujnąć niestety właśnie do stoczni Deimosa, ale tymczasowo użyjemy tych. Użyjcie trzech podwozi, tak jak tutaj macie jedno, drugie, trzecie, przyłożone do samego końca. Z drugiej strony robimy podobnie. No dalej, snapuj się. Złośliwe, no. Skoro mamy podwozia, weźmy... Wróćmy do... komponentów. I żeby to troszeczkę wyglądało tak bardziej charakternie, na ich przód załóżmy Deimos, Skag, a Skag, nie wiem co znaczy Skag w sumie. Na te podwozie nie patrzcie, nie? Bo one i tak będą wymienione, jest to tylko tymczasowe rozwiązanie, ponieważ mają i tak zbyt słaby ciąg lądowniczy do naszych potrzeb, więc tak czy siak będziemy musieli je wymienić, nie? Dobra, mamy nasz napęd grawitonowy, ale wypadałoby jeszcze założyć baki helu. Można założyć te Atlas H40, ale na moim poprzednim statku, kiedy sprawdzałem, jak to zbudować, czy się da zbudować, się okazało, że były trochę zbyt ciężkie, więc wymieniłem je na H30, maksymalne paliwo 400, założymy 2, więc i tak nie ma najmniejszego problemu. Tak więc
bierzemy nasz bakhelu i sobie zamontujemy go tutaj koło tego skega. A no, że nie chce wejść, no to standardowo gliczem. Odwrót, odwrót, wyjście i założony. Z drugiej strony zrobimy to samo. Weźmy go, odwróćmy. Snapnął się. Odwrót, odwrót, wyjście. Puszczamy przycisk myszy. I w sumie wyszło to całkiem wpyte, muszę przyznać. W sumie prawie tak, jakby miało być, nie? Dobra. Dobra, teraz zajmijmy się nóżkami naszego pajączka. Do tego będziemy potrzebowali komponenty. I szukamy nowa owiewka. Mamy ją. Snapujemy ją pod silnikiem hamującym. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Tutaj żadnych problemów nie ma na szczęście. I teraz wracamy do części Deimosa. Mamy skrzydło A, odwracamy, weźmy pięterko wyżej i przyczepiamy w ten sposób. Tak, tylko na jeden zaczep, nie? Teraz bierzemy skrzydełko B, też musimy je odwrócić i przyczepiamy zaraz za skrzydłem A. Przydałoby się zorganizować jakieś ładownie, nie? Dla statku, także w tym momencie je zamontujemy. Ładownie. I tak, nic nie stoi na przeszkodzie, może poza masą, żebyście zamontowali te duże. Ja akurat tutaj preferuję mniejsze, ponieważ idealnie nam pasują na szerokość skrzydła i się fajnie schowają pod górnym pokładem. Z drugiej strony będziemy budować bardzo podobnie. Także wracamy na komponenty. Tak, komponenty to są komponenty. Deimos backburta, odwracamy, montujemy. Deimos skrzydło, o, wróć, tutaj pomyłka. Deimos skrzydło, zgadza się, ale to w drugą stronę. I też odwracamy i montujemy. Teraz, żeby sobie nie utrudniać życia, możecie przytrzymać CTRL, zaznaczyć te wszystkie elementy, które w tej chwili założyliśmy. W taki sposób. A dupa. Weźmy to, odsuńmy od statku. I robimy duplikat całości. Mamy całość. Przekładamy ją sobie na drugą stronę. Jak już wzruszyłem, to musimy zamontować to niestety ręcznie. W sumie dużo roboty nie ma, nie? Dobra, i z drugiej strony
powtarzamy. Czyli bierzemy, odwracamy. I zakładamy. Ej, zakładamy. O. I zakładamy. I mamy jakiś tam początek, nie? W sumie jakby wywalić górny pokład, to nawet Batwinga jakoś by szło z tego zrobić, tak widzę. Ale póki co zostańmy przy pajączku. Mamy dolne skrzydła, to zajmijmy się górnymi. I tak samo jak w dolnym, użyjemy do tego owiewki nowa. Teoretycznie moglibyśmy jakoś pokombinować, żeby założyć skrzydło Deimosa, ale nie chcemy. Było za dużo pierdzielenia z tym. Nie wiem, czy by nam się udało złapać, nie? Zakładamy owiewkę. Do tyłu. Tak samo. Na drugiej stronie. Powtórka. Wiadomo, musimy ją odwrócić. Jezus, nie ta przecież. Ta miała być. Odwracamy. I zakładamy. I teraz, podobnie jak w dolnych skrzydłach, wracamy do części Deimosa. Ej, ja nic nie nacisnąłem. Bierzemy skrzydło. Naprzód. Skrzydło B. Możemy sobie wziąć to z chłodnicą, czemu nie? Ponownie B. Teraz zaostrzone skrzydełko, ale to skierowane do tyłu. Jak mamy, zaznaczamy sobie wszystkie elementy. Mam zaznaczone, mamy. Naciskamy CTRL, robimy duplikat i kładziemy go po drugiej stronie. Odwracamy i zakładamy. Także mamy już nóżki naszego pajączka, więc wypadałoby zamontować mu jeszcze jakieś tarcze, nie? Ponieważ żadnych nie ma. I teraz tak, tutaj mnie zastanawia, ponieważ ten generator ma 1190 poziom osłon, ten ma 1600. Zużywa ciut więcej energii. Ale jest znacznie mocniejszy. Nie? Także jednak myślę, że lepiej pójść. Czekajcie, bo chciałem przesunąć, a wyszedł mi glitch. I zakładamy go tutaj. Każdy statek też musi mieć dokownik, więc przejdźmy sobie teraz do dokowników. Nie chcę zbytnio tutaj
obrzydzać statku jakimiś dodatkowymi modułami, więc sobie weźmiemy ten niski dokownik. O dziwo, tutaj wystająca tarcza nie będzie przeszkadzała, nie będzie problemem, więc możemy spokojnie go użyć. Teraz tak, silniki. Silniki i tak będziemy zakładać inne w stoczni Strauta, więc jeżeli to nie jest wasz jedyny statek, jeżeli będziecie mogli do Strauta polecieć innym, załóżcie jakieś napały najlżejsze, żeby nie przeszkadzały. Tak, żeby statek był w stanie polecieć, żebyście nie mieli żadnych błędów, ale żeby nie specjalnie się przeciążać, nie? 136. Spokojnie możemy założyć te amuny. Mówię, silniki pójdą na wymianę, także nie patrzcie na to, nie? Teraz fajnie by było schować naszą tarczę, nasz dokownik. Więc przejdźmy sobie do komponentów ponownie. I weźmy Deimosowiewka. Poczekajcie, bo tu jest jeden mały błąd zrobiłem. Jeżeli będziemy chcieli użyć owiewki, to musimy zamontować inne silniki niestety. No, gdzie są te silniki? Jeżeli będziemy chcieli użyć owiewki, musimy zamontować niestety supernową przynajmniej. To tak, żeby jeden punkt snapujący wystawał. Mobilność 26, ale to nieistotne. Jak widzicie, możemy tutaj przykleić się łapie, ale musimy użyć do tego glitcha, czyli obrót, obrót, tap, puszczamy przycisk i gra. Teraz weźmy, powtórzmy to z drugim. Generalnie, żeby założyć trzecią owiewkę, możemy też założyć trzeci silnik. I tak samo. Nie chce nam się złapać, czyli ją stawiamy. Łapiemy, trzymając cały czas przycisk myszy. Odwracamy, odwracamy, wychodzimy i jest. No i ostatnia owiewka, akurat tutaj nie będzie problem, bo tutaj glitcha używać nie musimy. Jest idealnie, tylko możliwe, że będę miał... Statek ma za mało podwozi, no właśnie. Aczkolwiek, jeżeli byśmy usunęli, to nie wiem, czy by nie było, że jest niepodłączony element wtedy. Nie, jest ok. Dobra.
Tak patrzę, które tutaj optymalnie by było założyć. A czemu mi wskoczyło na Hope-Techa? Nie chcę Hope-Techa, chcę Deimosa. Czemu akurat te wybieram? Oczywiście możecie wybrać inne. Te wybieram z tego względu, ponieważ mają 3 mocowania na broń. Jeżeli byście chcieli, możecie spokojnie tutaj sobie zamontować jakąś ciekawą spróbę. No i macie naszego ptaszka mniej na więcej zrobionego, nie? Nie uzbrajam go, bo tylko będziemy lecieć do stoczni, więc na razie uzbrojenie sobie odpuścimy. Jeżeli byście mieli problem z podwoziami, by się zdarzyło tak, że byście przekroczyli masę, ponieważ byście chcieli tym statkiem lecieć, a byście chcieli, żeby miał większą mobilność, nie stoi na przeszkodzie, żebyście wzięli. Po prostu dołożyli jeszcze po jednym podwoziu z tej. I z tej, nie? I wtedy nie ma problemu, możecie spokojnie zamontować. Bez problemu możecie zamontować kolejny silnik, nie macie informacji o niewystarczającej liczbie podwozi. No ale jak już mówiłem, podwozie i tak będziemy wymieniać. Więc na chwilę obecną zostawiamy nasz statek w takim stanie. Nie ma zamontowanego uzbrojenia, nie ma zamontowanego wieżyczek, nie ma zamontowanych laserów. Ma nie takie silniki, jakie chcemy i ma nie takie podwozie, jakie chcemy. Czyli po podwozie teraz polecimy sobie do stoczni Deimosa. Oczywiście zatwierdzamy z tymi ostrzeżeniami, jest to nie problem. What? You didn't make a private hand module just for me? No i co? I zasuwamy do Deimosa, który nie pamiętam, gdzie się znajduje. Chyba w Sol, jeżeli się nie mylę. Sprawdźmy. Venus Deimos. Dokładnie. Jeżeli jeszcze nie byliście w tej stacji, nie wiem, czemu ja tu w ogóle mam jakieś... Co? Jakąś nagrodę wyznaczoną na swój łeb. O, za dużo dźwigasz. Dobra. To poczekajcie. No ale tylko 400 kilo, no bez przesady, niedużo. Spójrzmy sobie do kokpitu. Thank you.
jak już jesteśmy na statku, nie marzum nam, że mamy za ciężką dupkę, możemy sobie polecieć do Deimosa. Jeżeli nie byliście jeszcze na... Jak się nazywa? Ciekło mi słowo teraz. W stoczni Deimosa. No, kierujcie się na tą asteroidę, nie? Ustal kurs, wykonaj skok. A, i ten napęd grawitonowy mam podładowany. Kawa mi oczywiście ostygła, bo nie wpadłem na to, żeby pić w trakcie nagrywania. No i jesteśmy w stoczni Deimosa. Ile tam? Około 200 tysięcy, nie? Wydaliśmy. 250, tak szacujmy. Weźmy ją sobie, namierzmy. I zadokujmy. Dokowanie na dopalacz nie było zbyt dobrym pomysłem, ale nic się nie stało. Sara uważa, że ładne, czyste dokowanie, więc okej. Nie teraz. I lecimy. Deimos built some of the toughest ships in the settled system. Pogadać. That's probably why the UC Navy continues tym tutaj ważniakiem. What do we have here? Deimos prides itself on being the youth, but we're more than anyone that flies in space, heck, an independent mate. So. A i modyfikujemy. Weźmy sobie naszego Razor Leafa, kreator statków. I teraz wywalamy podwozie. Podwozie. 320 cb. Jak widzicie, ciąg lądowniczy o jeden większy. Także pozwoli nam bardziej zaszaleć. Jedno. Gdzie to mi się postawiło znowu, cholerka? Drugie. I trzecie. I tu powtórka z rozrywki. To usuwamy. I wrzucamy te. Jedno, drugie, trzecie. Dzięki temu będziemy mogli też ciut więcej na nasz statek załadować niż na tamtych podwoziach. Tak patrzę, bo w zasadzie byśmy mogli tutaj jeszcze coś dorzucić, nie? Ale... Zobaczymy. Może jakąś ładownię, albo coś się wpierniczy. W sumie nie głupie, nie? Ale to później. Dobra, chciałem też wymienić... Co chciałem wymienić? Ten tył. Sprawdzę tylko, czy mam dostępne te kwatery. Kładka, kładka. Stanowisko bojowe. Karcer, hala załadunkowa, rdzeń komputera. Mały limit załogi, cholera mamy.
Ale tak przełączam, patrzę, że limitu załogi jakoś nam to nie podnosi. Dobra, intrygują mnie te stanowiska bojowe, więc sobie je weźmiemy. Ale no, nim weźmiemy, musimy pozdejmować to. Weźmy sobie, pozaznaczajmy. I przesuńmy w całości, żeby później się nie bawić, nie? Pojedynczo. Usuwamy, 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 usuwamy. Antena i hala załadunkowa. No dobrze. Masa 12, a pojedynczy masa 8. Zobaczcie, generalnie dużo lżejsze są, nie? Weźmy sobie tutaj, postawmy to. Na górze pierdykniemy sobie kantynę. Idealnie. No i na tym montujemy z powrotem. Dobra, problem jest natury takiej, że to będziemy musieli znowu glitchować, także tych dwóch owiewek nie zaznaczamy. I zakładamy, a te zakładamy z gliczem. Czyli łapiemy, przytrzymujemy, obrót, obrót, tap. Łapiemy, przytrzymujemy. Op. Musimy na chwilę przesunąć silnik, żebyśmy mieli na co założyć owiewkę. Dobra, czyli podwozie mamy wymienione. Te dwie hale mamy wymienione. Czy coś jeszcze ciekawego tutaj mamy? Czekajcie, odsuńmy się trochę, bo tu ciekawe rzeczy są tak naprawdę. Jedno waży 10. Co ja tu mam? Aha, stanowiska załogi, nie? Stanowiska załogi 5. A jestem ciekaw, jakbyśmy... No spróbujemy, jak to będzie wyglądało. Założyli stanowisko bojowe tutaj. Karcer mnie nie interesuje, hala załadunkowa mnie nie interesuje, rdzeń komputera, pokład inżynieryjny, kwatery mieszkalne. A dajmy pokład inżynieryjny.
W sumie zawsze możemy wymienić, nie? Masa statku nam drastycznie zmalała przez wymianę, nie? Tych pomieszczeń. W sumie nie sprawdziłem, jak one mają... A nie, dobrze, mają spokojnie wejścia. W porządku. Czyli wydaliśmy kolejne 6000. Zatwierdzamy. When you get serious about your spacecraft. Nie, 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 nie strzelamy do tego pana. I teraz lecimy do stoczni Strauta. Z tego co pamiętam, ma stocznię w Narion. Tak mi się wydaje przynajmniej. No dokładnie. Zaznaczamy. Dokujemy. Do Strauta generalnie polecieliśmy tylko wymienić silniki. Aczkolwiek ma chyba dość fajne uzbrojenie elektromagnetyczne, jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze, ale w tej chwili nie mam chwilki, Sara, więc spadaj. I gadamy. Kurwa, gdzie jest ten ziomek? Ziomek mi spierdzielił. I can't decide which model to get. I heard they're making a new class of ship here. If you need anything, just ask. Eklund may be new, but it has allowed us to learn. Let's get you set up. Ostatnio siedział tam sobie w zamknięciu. Nie wiem, czemu zmienił pozycję, ale chodzi o Herschela w każdym razie. No i wchodzimy w kreator. I teraz wydupczamy ten nowy. Wchodzimy w silniki. Generalnie Straut ma jedne z lepszych silników, nie? Tutaj bezdyskusyjnie. Zobaczcie, są to silniki C-klasy. Pobór mocy 2. Ja mam do wyboru tylko 3. Jeżeli skończyliście misję dla Waltera, powinniście mieć jeszcze możliwość zakupu czwartego, który jest dość mocno wypasiony, nie? No i je montujemy. Nie wiem, czemu tak mały limit załogi jest, ale w sumie 5 osób to chyba i tak sporo. Jak widzicie, mobilność 100%, prędkość maksymalna 130, zasięg skoku 30, ładunek 3160 bez bonusów, 1600 osłona. No niestety silniki nas dość mocno pociągnęły, bo to jest kolejne 250 tysięcy, no ale i tak
zmieściliśmy się w 500 tysiącach mniej więcej. No nie licząc uzbrojenia, niestety uzbrojenie pociągnie dodatkowe koszta, nie? No ale to już tam. Według waszego uznania, co lubicie, to sobie zamontujcie. Ja standardowo pójdę w działka, o ile tutaj są te, których używam. No jest automatyczna wiązka alfa, bardzo ładnie. Halko, stapnij. Pamiętajcie, żeby działka skierować w tą stronę, w którą chcecie, żeby strzelały, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, mogą nie strzelać. Tam to właśnie widzę, mam w złą stronę założone. Nie wiem, czy będziemy mogli zamontować w tym miejscu działko. Czy nie pojawi się nam błąd, bo będzie nad dokownikiem. No dokładnie. Czyli niestety tego działka tutaj nie zamontujemy. Ale możemy zamontować w takim razie sobie dwie do przodu, nie? Zawsze trochę nas wesprą. Któryś miał tutaj koło 6, jeśli chodzi o szybkość strzelania. Nie był Gauss na pewno. Wiązka helionowa 19,6. Co prawda jest to B-klasa, nie? Ale myślę, że do naszych to w zupełności wystarczy. Ewentualnie, jeżeli gdzieś znajdziemy lepsze, to zamontujemy, bo te co prawda są dużo silniejsze, nie? Ale zasięg 3200, ale mają mniejszą prędkostrzelność. Tysiące zasięg to myślę, że więcej niż wystarczająco, jeśli chodzi o to. No naprawdę dość niedomyślne. Dobra, czyli mamy 4 wieżyczki. Nie wiem, czy tych wieżyczek nie schować. Co lepiej, na przykład tutaj. Chyba bardziej, co?
Jeszcze ewentualnie sobie możemy założyć tłumik. Fulminator bardzo fajnie wygląda. 58 obrażenia, uszkodzenia kadłuba 1-1. Ewentualnie, no, dość drogi ten, nie? Nie wiem, czy damy radę go pod spód założyć. Powinniśmy. I by było, nie? O, spójrzcie. Limit załogi nam podskoczył do 9, mobilność cały czas 100, prędkość 130. Także jest idealnie. Teraz zostaje tylko pomalować. Podwójny klik. Wybieracie sobie kolor, jaki tam wam się podoba. My sobie weźmiemy coś zielonkowego, ale ciemniejsze. Może ciut mocniejsze nasycenie damy. A, demet. Nie lubią mnie. O. O, to. Enterem zatwierdzamy. Wchodzimy w kontrolę przed odlotem. No i przypisujemy broń, nie? Wiadomo. Na B2 wieżyczki, ponieważ ich nie obsługujemy. Na B1 tłumiki, które większość czasu będą wyłączone. I tutaj automatyczne. Czegoś nie przypisałem. A czemu wieżyczkę? Automatyczna wiązka helionowa. A tu wieżyczka. No. Tak miało być. No trochę niestety silniki uzbrojenia nas pociągnęły, bo prawie 500 tysięcy. No ale... Tak jak mówiłem, 700-800 tysięcy się zmieścimy w całości. Zależy, co tam sobie zamontujecie w uzbrojeniu, nie? Wychodzimy. Zatwierdzamy. No i mamy naszego pajączka. Reaktor 41, załoga 9, osłona 2880, zasięg 30 lat, ładowność 3400. Myślę, że nie najgorzej, nie? Także mam nadzieję, że się w miarę spodobał mój splagiatowany pajączek. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z jego budową. I trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.